32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozgrzał do czerwoności serca mieszkańców Leszna. Od rana na ulicach spotkać można było blisko 480 wolontariuszy, którzy z dobrymi humorami kwestowali na szczytny cel. W tym roku środki ze zbiórki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu do diagnozowania chorób płuc u dzieci i dorosłych. No, jestem dumny, bo to kreuje tak naprawdę cechy charakterów wielu młodych ludzi i nie tylko. A to, że zbieramy po raz 32, to świadczy o tym, że ta akcja cieszy się ogólną popularnością nie tylko w kraju, ale także i na całym świecie. Imprezę w Lesznie zainaugurowano o poranku poprzez wypuszczenie balonu ze złotym serduszkiem WOŚP, który wzniósł się na wysokość 38 km nad ziemią. Przed południem z rynku wystartował 23. samochodowy rajd organizowany przez Automobil Klub Leszczyński. Załogi mierzyły się z zadaniami na trasie, z pierwszej pomocy oraz testami z przepisów ruchu drogowego. No, trasa rajdu będzie przebiegała generalnie po Lesznie, dojeżdżamy również do Strzyżewic, no i po najbliższych osiedlach, czyli Gronowo, za to, że bawimy się po prostu. Szkoła podstawowa nr 13 zaprosiła do udziału w swoim festynie, który nie tylko dostarczył niezapomnianych chwil rozrywki, ale również zaoferował wyjątkową szansę na zdobycie między innymi kasku z podpisami zawodników Unii Leszno. Wystrzałowo było także w budynku strzelnicy sportowej. Przybyli mieli okazję spróbować swoich sił w strzelaniu z broni laserowej oraz obejrzeć symulację akcji antyterrorystycznej. To już druga edycja naszego wydarzenia Walcz o Dobro. Łączymy w sobie pasję pomagania oraz pasję militariów. Po południu magia tego dnia przeniosła się do MOK-u, gdzie na scenie zaprezentowały się małe serduszka. Tłumy mieszkańców Leszna pojawiły się w hali Trapez na oficjalnej prezentacji żużlowców FOGO Unii Leszno. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji oraz pokazy taneczne. Na co dzień jesteśmy na stadionie i wiadomo, teraz jest zima, więc ciężko nas tam spotkać, bo nie jeździmy. Natomiast teraz jest czas zimowy i rzeczywiście dawno nie było żadnego spotkania, więc świetnie, że jest taka inicjatywa. Dzisiaj mamy akurat jeszcze prezentację drużyny, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, także jest wiele rzeczy jakby w jednym, wiele się dzieje, więc no, powinno być ciekawie. Zwieńczeniem 32. finału WOŚP w Lesznie było wysłanie światełka do nieba oraz pokaz fireshow w wykonaniu MCP Alternatywa. Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielny wieczór znajdowało się blisko 160 milionów złotych. Zapowiada się kolejny rekord czerwonych serduszek.